Przede wszystkim, dzisiaj na temat karuzeli, jeśli chodzi o trenerów, mnóstwo terenów straciło pracę, Conte, Zidane, a także na temat transferów, jeśli chodzi o Polaków, bo przecież Kamiński trafił do Szalkę, Drągowski ma odejść z Fiorentiny, no mnóstwo ciekawych tak naprawdę zawirowań transferowych, no przede wszystkim karuzela trenerska, jakby tutaj właściciele klubów zmówili się w jednym czasie, zwaniają, no kto zostanie nowym trenerem Realu? kto zostanie nowym trenerem Interu, o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwona dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat karuzeli trenerskiej, bo naprawdę sporo się dzieje. Przecież Mourinho został trenerem Romy. Ciekawe, czy Roma będzie odnosić jakieś spektakularne sukcesy pod wodzą Mourinho następnie tutaj Allegri ponownie wraca do Juventusu ponownie zostanie trenerem Juventusu po dwóch latach blisko przerwy, Pirlo został wyrzucony, znaczy Pirlo według mnie to i tak nie nadawał się jako trener Juventusu, tak on mógłby być trenerem takim tymczasowym natomiast nic więcej by nie zbudował czyli widać, że już kluby dochodzą do wniosku, że zwalniają jakiegoś trenera ale patrzą na bilans jaki miał i mówią, nie, nie, wcale nie był taki zły ten trener no, czyli Allegri rzeczywiście wraca do Juventusu, chociaż no niektórzy mówią, że tam jest klątwa jeśli chodzi o Juventus, że Allegri nic, nic nie mógł większego ugrać w lidze mistrzów z Juventusem. No, okazuje się, że inny trener też nie może ugrać. Następnie mamy sytuację, jeśli chodzi o Zidana, który opuszcza tutaj Real Madrid, no, ale to była rzecz oczywista. Zresztą mówiłam ten temat, robiłam ten temat filmiki. Podsumowałem też mm, pracę Zidana, jeśli chodzi o Real Madrid. Bardzo dobry, mimo wszystko, bilans. Zobaczymy, kto zostanie nowym trenerem, a tym nowym. Trenerem może być chociażby Antonio Conte, który stracił pracę w Interze Mediolan. Muszę powiedzieć, że kawał ciężkiej, dobrej roboty wykonał Antonio Conte. Co prawda on buduje drużynę pod siebie, natomiast wykonał kawał dobrej, ciężkiej pracy, jeśli chodzi o Inter Mediolan. Naprawdę zbudował solidną, mocną drużynę. No i mówi się o tym, że mógłby zostać trenerem Realu Madryt, ale ja też mówiłem w jednym z filmików, że prawdopodobnie Joachim Lew może zostać też przymierzany z Realu. Gonzalez, który mógłby zostać trenerem Realu Madryt. Zobaczymy jaka zostanie decyzja podjęta przez Fiorentino Peresa, a więc prezesa Realu Madryt. Następnie Flick podpisał oficjalnie dokumenty, że zostanie selekcjonerem reprezentacji Niemiec po Euro. Kolejna tutaj ciekawostka jeśli chodzi o transfery to jest Kamiński, który trafia do Szalkę 04. A więc kolejny Pola, który będzie mógł powiedzieć, że grał w, w, w historii w szarkę. Oprócz no, słynnego Tomka Hajto, który grał, grał dla szarkę. No ale Kamiński przychodzi ze Stuttgartu do szarkę, szarkę które znajduje się w drugiej Bundeslidze. A więc no, sytuacja szarkę nie jest zbyt ciekawa. To nie jest to szalka, które było kilka lat temu mocne, silne. E, no i m, Kamiński przyszedł tutaj za darmo. Kolejne transfery to mówi się o tym, że Drągowski jesienią może opuścić tutaj Fiorentinę i przenieść się do Atalanty za kwotę około 25 milionów euro. Wydaje mi się, że Drągowski to jest bardzo prawdopodobne, że on puści Fiorentinę. Pytanie jest tylko kierunek jaki wybierze. Wcześniej dyskutowało się na temat tego, że może trafić do i Dortmund. Kolejna informacja dotycząca transferów to jest Giru, który przychodzi z Chelsea Londyn do Milanu. No, Giru, który jeszcze zdobył tutaj ligę mistrzów z Chelsea, także fajna sprawa na sam koniec przygody z Chelsea, zdobył ligę mistrzów. Kolejny tutaj zawodnik, jeśli chodzi o przetasowania w seria to jest Donnarumma, Donnarumma wyobraźcie sobie że opuszcza Milan za darmo i mówi się o tym, że może przejść albo do PSG, albo do Juventusu wydaje mi się, że on jednak wybierze klub, który mu zapłaci dobre pieniądze, będzie patrzył po prostu pod kątem finansowym bo jednak Milan, no płacił mu dobre pieniądze, ale zdecydowanie za małe na jego oczekiwania jeszcze pamiętajmy, że Mino Raiola jest jego menadżerem, więc będzie chciał po prostu, żeby tutaj Donaruma rzeczywiście zarabiał spore pieniądze ale Milan się nie przejął tym, ponieważ Milan ściągnął już nowego bramkarza z list za 13 milionów euro. To jest Mainan, tak? Czy Mag Magnanian, tak się wymaga jego nazwisko. To jest nowy bramkarz, który będzie właśnie w Milanie. Zresztą o tym, że Donnarumma odejdzie z Milanu, to już mówiło się pod od dłuższego czasu. No to jest kwestia tylko i wyłącznie kwestia finansowa. Chociaż Donaruma dobrze się prezentował, jeśli chodzi o Milan, więc tak wygląda sytuacja. Jeśli chodzi tutaj o e, jeśli chodzi po prostu o te zawirowania na rynku e, transferowym, jeszcze wracam, wrócę do Zidana, bo Zidan przestał być trenerem Realu Madryt, ale tym samym mówi się, że może zostać trenerem PSG, albo reprezentacji Francji, e, bo Didier Deschamps ma być trenerem tylko do tych mistrzostw Euro, a później e, ma podać się do dymisji także albo Zidan zostanie selekcjonerem reprezentacji nie, e, Niemiec, Francji, oczywiście Albo zostanie trenerem PSG, a Poczetino mógłby czasem wrócić do Tottenhamu, chociaż to jest mało prawdopodobne według mnie. To ten Ham będzie szukał nowego trenera, chyba że będą bazować tak na tym, że e, największe sukcesy tutaj w ostatnich latach to ten Hamia pod wodzą Poczetino e, i podobnie jak Juventus, że no, powrót do e, wczesne, poprzedniego trenera. No, zobaczymy, jak będzie tutaj wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o najbliższe tygodnie, najbliższe miesiące. Na pewno Zydam prędzej czy później za, znajdzie zatrudnienie, więc tak to wygląda sytuacja, jeśli chodzi o transfery no dużo trenerów się zmieniło w, w tym okienku transferowym. Dużo podchodziło. No konte, ludzie mówią o tym, że Konto może trafić do Realu Madryt, ale Konte to jest taki typ trenera, że on przychodzi, wszystko musi zburzyć. E, musi być worek pieniędzy wystawiony na worek, worki z pieniędzmi na stole i on wszystko buduje tak na nowo. Tak pościągnął, zrobił zaciąg praktycznie tej brytyjskiej z Ligi Angielskiej do e, właśnie Interu Mediolan. Buduje pod kątem swoim e, drużynę, więc... E, ja nie wiem, czy on by jakby przyszedł do Realu Madryt, miałby możliwość stworzenia swego autorskiego programu. Będąc trenerem w Realu Madryt musi kontynuować pewną linię, jeśli chodzi, o ten, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny, a nie całkowite burzenie, budowanie drużyny na nowo. No ale zobaczymy, jak tutaj będzie wyglądała sytuacja, jeśli chodzi o najbliższy, jeśli chodzi o najbliższy tutaj czas. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądała kwestia z Allegri, tak? Co te dwa lata, które miał rozbratu, praktycznie przerwy, poduczył się, zdobył, zdobył coś nowego, nowej informacje, że na nowo został trenerem tutaj Juventusu Turyn. Moim zdaniem to jest bezsensowne, tak? No już więcej nie ugra ten tutaj Allegri z Juventusem. To jest moim, moim zdaniem bez sensu świetna sprawa by była gdyby na przykład Juventus zakontraktował Zidana ale to jest mało prawdopodobne żeby Zidan zgodził się mi wydaje się że gdyby były trzy oferty i miałby Zidan tak a więc PSG, Juventus reprezentacja Francji to wiadomo reprezentacja zawsze jest priorytet, priorytetem tak no to nikogo nie trzeba przekonywać każdy kto by był trenerem to jednak reprezentacja jest rzeczą najważniejszą tylko raz się może zdarzyć w ciągu życia no czasami może w jakiś nadzwyczajne przypadki może więcej natomiast y, moim zdaniem tutaj y, y, taka gradacja była, była tak, że Zidan by wybrał pierwsze reprezentacje Francji, drugie PSG, bo byłoby mu bliższe, tak, francuska drużyna i też y, chciałby, żeby rzeczywiście to PSG zdobyło Ligę Mistrzów było blisko, dobry jest też po prostu potencjał, jeśli chodzi o zawodników, mówiło się przecież, że może przekonać Zidane może ściągnąć na przykład Mbappé do Ralu y, no teraz zupełnie inaczej sytuacja by wyglądała, gdyby na przykład Zidan przyszedł do e, do PSG, PSG, bo to też może być karta przetargowa dla PSG, że zatrzymają właśnie takie gwiazdy jak Mbappé, który właśnie był niezdecydowaną, mówi o to w wywiadach. Że to nie jest, nie jest powiedziane. Oczywiście, jemu się marzyła gra w Realu Madrid, ale to wszystko zależy od sytuacji, wie, jaka będzie na, na, na bieżąco. No i wtedy yy, Zidane przyszedł, tak? I to też by zatrzymało te gwiazdy, jeśli chodzi o PZ. Więc tak wyglądają te przetasowania jeśli chodzi o yy, piłkarzy. Piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie. To wszystko, nicie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.